3 tygodnie temu wicepremier Morawiecki proponował, żeby dzieci Polaków, którzy pracują w Wielkiej Brytanii, nie były objęte programem 500+. Pani premier wtedy jednoznacznie przecięła te dywagacje, powiedziała, że absolutnie będą się te świadczenia należały, czyli wnioskuję, że już wtedy tak naprawdę kierownictwo PiS, Jarosław Kaczyński, pani premier, wiedzieli, że zgodzą się na propozycję Wielkiej Brytanii i robili tylko pozę, że będą bronić tam tych świadczeń socjalnych dla polskich dzieci. Dzisiaj będziemy mieli sytuację taką, że te indeksowane świadczenia będą uzupełniane z polskiego budżetu, czyli jest coś tutaj zgrzytającego, bo nasze pieniądze, polskie pieniądze, wprawdzie na polskie dzieci, ale do systemu wynagrodzeń i zabezpieczeń brytyjskiego będą dokładane, bo oni będą Polakom, polskim dzieciom, wbrew obowiązującemu dzisiaj prawu, nie wypłacać pełnych świadczeń. No to może logiczne, że każdy kraj utrzymuje swoich obywateli, że Polska utrzymuje Polaków nawet za granicą. Panie redaktorze, wszystko zgoda, tak utrzymuje, tylko mówimy o dzieciach osób, które pracują na terenie Wielkiej Brytanii. Jesteśmy w Unii Europejskiej, prawo unijne funkcjonuje i nie można od tak sobie godzić się na to, żeby z naszego budżetu dokładać do systemu zabezpieczeń społecznych Wielkiej Brytanii. Podejrzewam, że Wielka Brytania odwdzięczy się za jakiś czas Polsce. Czy to będą sprawy NATO? Ja myślę, że sprawa stacjonowania wojsk na stałe natowskich jest przesądzona i ich nie będzie oprócz rotacyjnego i sprzętu, który tutaj do nas trafi. Jak się może Wielka Brytania nam odwdzięczyć? Będzie korzystny deal w takim momencie. Jest wiele kwestii. Na przykład Wielka Brytania może mrugnąć okiem, jak będzie przegląd budżetu Unii Europejskiej za chwilę dokonywany. Wielka Brytania, która jest największym orędownikiem zlikwidowania wspólnej polityki rolnej, odejścia od dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej, jest Wielka Brytania największym zwolennikiem takiego działania. Tak jak przy pracach nad budżetem może tak jednym okiem mrugnąć, że my jesteśmy za równymi płatnościami, a z drugiej strony będzie robić wszystko, żeby te płatności wyeliminować.